Dzień dobry, dzień dobry. Robię sobie kawę. Muszę ci wybrać kubek taki fajny, bo wszystkie zostały wczoraj pozmywane. To wezmę jakiś ulubiony. Co by tu? Ten jest chyba mój ulubiony. Jeszcze się nie przebrałam z piżamki. Jest i kawka. Posadzimy. Dajemy mleko. I można sobie w spokoju wypić. Rozbudzić się, pobudzić się do tego dnia. Tymek jest w żłobku, jak coś, więc mogę sobie dzisiaj zaplanować coś konkretniejszego. Dochodzi godzina 9. Ja nie robiłam dzisiaj makijażu, bo mam cichą nadzieję, że uda mi się dzisiaj zapisać na brwi. Zaraz poszukam jakichś salonów kosmetycznych i może się zapiszę, bo to już tragedia jest. Nie dość, że tych włosków mi nawyrastało, to jeszcze nie umiem się malować. Ale dobra, już pominimy to. Udało się dzisiaj na 13.15, na brwi jadę. Jakiś nowy salon kosmetyczny odwiedzę. Ostatnio mam tak, że muszę mieć w kuchni krzesło, bo jak robię coś, nawet śniadanie, to przychodzi taki moment, że muszę jednak usiąść i trochę odpocząć. Otwieram teraz te miseczki, które dostałam w prezencie od przyjaciółki. Siedziałam teraz pół godziny przy kompie i już mnie bolą plecy. Zaraz będę musiała wstać i to rozruszać, ale jeszcze dokończę tutaj zadania. Muszę dzisiaj nadać zwrot, bo w ostatnim roku właśnie pokazywałam, że wysłali mi złe pojemniki z tego zamówienia Allegro, bo zamawiałam pojemniki na żywność z przegródkami, a przyszły mi bez przegródek. No i muszę je odesłać i mają wysłać mi nowe, więc muszę dzisiaj ten temat załatwić. Przy okazji właśnie jak pojadę na miasto, na te brwi na 13.15, no to wcześniej, albo nie, w sumie po brwiach skoczę na pocztę. Jeszcze do Rossmana muszę wstąpić i w sumie tyle ze spraw na mieście. U nas jeszcze choinka stoi, niech was to nie zdziwi, ale nie możemy jej wynieść na górę, bo czekamy, aż zrobią nam malowanie na górze. Właśnie a propos tego, co się u nas aktualnie dzieje, to wykańczamy górę. Ale tak tylko podstawowo bardzo, bo nawet łazienki nie będziemy ruszać. Panowie od wykończeniówki jakoś 3 tygodnie temu byli u nas i robili nam gładzie. I w tym tygodniu wracają i będzie malowanie ścian, no a później podłogi. Podłogi to już tak na spokojnie, nie wiem kiedy, jakoś po malowaniu, ale jaka będzie przerwa między malowaniem a podłogami, to nie mam pojęcia. Zresztą ja tych podłóg jeszcze nie mam wybranych, też muszę podjechać i zobaczyć w ostateczności, jakbym się nie wyrobiła z tym wyborem. Bo nie wiadomo kiedy urodzę, to wtedy po prostu zrobimy takie podłogi, jakie mamy tutaj, bo jesteśmy zadowoleni z tych paneli, które mamy na dole i takie same może będą na górze, nie wiem. No i wtedy jak tam będzie już zrobione, to ta choinka wyląduje na górze, bo i tak tam jest graciarnia w jednym pomieszczeniu, właśnie w tej łazience, która nie będzie ruszana, to tam mamy masę rzeczy i w ogóle jak już pomalujemy te ściany na górze, będą już podłogi, to zamówimy jakieś najtańsze szafki, w sensie półki, takie regały, nie wiem, otwarte, zamykane, to zobaczymy, może zamykane. I trzeba będzie zamówić tych szafek dosyć sporo i te wszystkie rzeczy, które mamy na górze, w tych torbach, kartonach, trzeba będzie to wszystko poukładać, posegregować, zrobić z tym porządek, część rzeczy powywalać i żeby to wszystko doprowadzić do ładu. Ale to już tak na wiosnę, latem to się będzie robiło powoli. A co do tej choinki, to ona w sumie robi za ozdobę tego salonu, bo bez ozdób też wygląda bardzo fajnie. Samo to, że wygląda jak żywa, to zamiast kwiatka w tym kącie, tak, no nie wiem, pasuje mi tu i wcale nie czuję przytłoczenia i wcale nie kojarzy mi się też ze świętami. To jest po prostu drzewko, które sobie stoi w kącie i ładnie wygląda zamiast kwiata, tak jak powiedziałam. Zanim pojadę na te brwi, to pójdziemy jeszcze na górę. Schody na górę mamy zabezpieczone i jak się wchodzi, to od razu mamy otwartą przestrzeń i planuję zrobić tutaj taką strefę chillu. I tutaj, jak się zakręca, o zobaczcie,
To jest taki kącik i ja planuję tutaj postawić jakąś małą kanapę, może stoliczek kawowy. I na jednej ze ścian, prawdopodobnie tutaj, zrobić taki regał z książkami. Będzie można sobie tutaj przyjść z kawą, wziąć sobie książkę do poczytania, usiąść. Jakąś lampkę się tam w kąt wstawi. Będzie można sobie tutaj posiedzieć, się wychillować. Ale to taki plan na przyszłość. Myślałam też o tym, żeby w tym miejscu zrobić sobie takie mini studio fotograficzne. I nawet jakbym sobie zrobiła tutaj jakieś scenki na zdjęcia, to ta strefa chillu też byłaby taka fajna, że jakby przychodzili do mnie klienci, to jakby ktoś nie brał udziału w sesji, to mógłby sobie tutaj usiąść na kanapie, popatrzeć, co tu się robi. Tak na szybko pokażę Wam, ile tutaj mamy pokoi. O, Arek przychodzi tutaj na ćwiczenia. Tu prawdopodobnie będzie Arka biuro. Jakieś kable, sprzęty, widać, kto tu się bawi. Naprzeciwko mamy ciemny pokój bez okna i prawdopodobnie tutaj będzie graciarnia. Myślę, że właśnie do tego pokoju pozamawiamy jakieś półki, regały, cokolwiek, żeby ogarnąć ten cały armagedon, który tam się dzieje, bo mamy masę rzeczy, które trzeba uporządkować. Patrzcie, ile tego. I to pomieszczenie to jest właśnie łazienka, dlatego te wszystkie rzeczy znalazły się właśnie tutaj. I ja tak właśnie wiosną, latem planuję robić tutaj porządki, na ile mi dziecko pozwoli, ale jakoś myślę, damy radę. Idziemy dalej. Tutaj jak wychodzimy z łazienki, cofamy się do korytarza. To tu jest jeszcze jeden pokój. I ten pokój był trochę większy, ale że tutaj mamy sprzęt od rekuperacji, to panowie musieli postawić nam ściankę, żeby to schować w tym pokoju. I ten pokój też nie jest jakiś mały. Myślę, że na spokojnie można sobie tutaj pracować. Może ja sobie tutaj zrobię taką małą pracownię. Jakieś szafeczki. Tu można zrobić jakieś półeczki i też będzie fajnie. Ja tu przyszłam, żeby Wam nagrać, ale też sprawdzić, jak tutaj jest rozmieszczone oświetlenie, bo tam, gdzie są te słupy, to chyba trzeba będzie dokonać pewnych zmian. Muszę to teraz przemyśleć i dać znać jutro Panom, co mają z tym zrobić, czy mają przenieść jakieś kable, dlatego że jak są te słupy, to chodzi o to, że tutaj oświetlenie jest tuż przy słupie i jak tutaj się da jakąś lampę, to nie wiadomo, czy będzie oświetlać całe pomieszczenie. Może warto by to było przenieść na przykład bardziej na środek. Muszę pomyśleć. Chcieć nagrać vloga. Aż trąbnęłam. O Boże, Boże, Boże. Zabieram ze sobą nożyczki i taśmę na pocztę, bo nie rozumiem tej etykiety. I nie wiem, co ja mam przykleić na tą kłaczkę. Mam jakąś taką podwójną etykietę. No nie będę Wam pokazywać, bo to dane. Ale z paczkomatem to jest trochę prostsza sprawa. Nigdy nie wysyłałam zwrotu przez Pocztę Polską. Muszę zapytać ich na poczcie i wtedy przykleję na miejscu. Dlatego mam też ze sobą takie narzędzia. Ale najpierw jadę na brwi. Już mnie trochę czas goni. Nie lubię tego pierwszego dnia po wyjściu z salonu kosmetycznego, bo zawsze ta henna jest taka mocna. A ja o taką mocną zawsze proszę, bo za 3 dni już te brwi będą normalne. A na razie są śmieszne i będę je ukrywać. Albo jak zjadę do domu, to zrobię sobie make-up, żeby to wyglądało lepiej. A nie na takiej bladej twarzy. Takie brwi. Dobra, jadę dalej, jadę na pocztę. Przykryję sobie czapką. Ja nie mogę. Beka, beka. To jest jedna z paczek odebranych z paczkomatu.
Odbitki z Empik Photo miały być jutro, czyli w piątek, a dzisiaj jest czwartek, więc przyszły dzień wcześniej. Ostatnio też jak zamawiałam, robiąc takie mini zamówienie, to też mi dzień wcześniej wysłali, także super. Znaczy wysłali, no paczka mi dotarła dzień wcześniej. I tutaj właśnie w tej paczce jest te 647 zdjęć, o których mówiłam w poprzednim vlogu, że tyle dałam do wywołania. No niezbyt to bezpiecznie zapakowane, ale spoko. O, nawet tutaj trochę uszkodzone. No, ale dobra tam. O, nasz dom, jak nie było jeszcze elewacji. Kurczę, ile tego. O, zdjęcie Tymusia z roczku. I tutaj druga tura. Wow, mega. Dzisiaj będę to chyba oglądać. Nie jestem w stanie kontynuować tego vloga, bo nie mogę na siebie patrzeć w tych brwiach i tym bardziej nie pozwolę wam patrzeć na mnie. W ogóle to uważam, że ta pani zrobiła mi za grube te brwi. Zobaczymy, jak będą wyglądać jutro, pojutrze. Wiadomo, ta henna mi się trochę wypłucze, ale i tak uważam, że są za grube. Nie, nie. Nie mogę na siebie patrzeć w lustrze, mam taką bekę. Masakra. Masakra! O, takie to nagrywanko. Nie no, wstyd. Dobra, damy radę. Z uciętą twarzą już do końca, ale damy radę. Zaraz będę robić ciasto na pizzę. W ogóle to bardzo często w moich vlogach, mam wrażenie, pojawia się pizza. Ale to nie jest tak, że my często jemy pizzę. Tylko ja akurat nagrywam vlogi w te dni, kiedy jemy pizzę. No dzisiaj sobie robimy pizzę, bo Arek kupił tabasco i chciałby zjeść taką ostrzejszą. Dlatego dziś taki pomysł na obiad. Zabieram się teraz do robienia ciasta. Arek już pojechał po tymcia do żłobka. No i końcówka dnia będzie taka, że zjemy sobie pizzę. Potem już chillerka. Wszystkie najważniejsze zadania na dzisiaj zostały wykonane przeze mnie. No i jestem zadowolona z tego dnia ogólnie. I jeszcze później się odezwę, tymczasem zapraszam Was na kontynuację w przewidkach. Tymuś, też chcesz smarować brzuszek? Tak. Tymuś też chce smarować brzuszek. Już przygotowany brzuszek.